Dowiedziałem się w poniedziałek od młodego człowieka, który zadzwonił do mnie z Dąbrowy, a robił to na szczególne jakąś prośbę czy zlecenie swojej babci, że w bloku są rozrzucone ulotki, które zapraszają, czy przynaglają, czy proszą o wspieranie prac, które trwają przy kościele, który wiadomo jest budowlą zabytkową z 1828 roku. I ten młody człowiek powiedział: proszę księdza, to ja te ulotki przywiozę księdzu. I około godziny 15 zjawił się w kancelarii, dostarczając mi cały plik, kopert, które były sygnowane znakiem Caritasu, a w środku zawierały ulotkę dotyczącą właśnie tej pomocy, o której tutaj wspominałem, bo prowadzimy różne prace, raczej zabezpieczające, nawet nie tyle remontowe, bo Kościół jest dość mocno nadwyrężony. No i właśnie to jest między innymi być może, jakby, bo widzę na ulotce wskazane jest jako szczególny tytuł do potrzeby pomocy parafii. No, oczywiście chodzi też o normalne, typowe prace zabezpieczająco-remontowe. Oczywiście te ulotki, z tego co, jak dostałem do ręki, zauważyłem, po prostu są fałszywkami. Dlatego, że podpisany jest proboszcz, nie moim nazwiskiem, ale właśnie zupełnie jakieś inne nazwisko kapłana, jeśli to jest ksiądz. I z drugiej strony jest podpisany skarbnik parafii. Takiej funkcji w ogóle nie ma w parafii, bo jest to, wiadomo, instytucja, która w jakiś sposób jest koordynowana przez proboszcza. I tym sposobem, no właśnie, widzę, że wszystko jest też tam wyszczególnione, numer konta. Zastanawiałem się właśnie, kto może stać, kto założył to konto. Oczywiście sprawę, gdy się dowiedziałem, że ksiądz dyrektor Caritasu również nie ma nic wspólnego z tymi ulotkami, bo mieć nie mógł, dlatego że Caritas ma zupełnie inne statutowe założenia, a nie jakieś formy wspierania, remontów. Oczywiście po jego zgłoszeniu także i ja, mając ulotkę, poszedłem na posterunek, ażeby zgłosić fakt po prostu przestępstwa, które jest niczym innym jak podszywaniem się pod moją osobę.